jak to mówią, business is business. Kasa zawsze musi się zgadzać. Czy to choroba, czy to coś innego, czy to wirusy, czy to inne dziwne rzeczy, to pieniądze muszą zawsze być na miejscu pierwszym, prawda? No ale do rzeczy. Dobra, to teraz tak. Porozmawiamy sobie dzisiaj troszkę o temacie. Oczywiście wszystkim bardzo dobrze znanym temacie choroby, która od 2 prawie lat towarzyszy nam wszędzie. Czy no nie sama choroba, tylko takie inne sytuacje, które są związane, prawda, z tą, powiedzmy, chorobą, pandemią, no wiadomo, o co chodzi, prawda, bo o samej chorobie to może nie będziemy rozmawiać. Temat u mnie na kanale, w moim skromnym oczywiście, był poruszany, dużo było powiedziane na ten temat, a jakże, no, chyba nie ma miejsca w tej chwili w internecie i gdzieś tam indziej też, żeby na ten temat nie było mówione, prawda? Ale do rzeczy. Słuchajcie, ja znowu do tematu wracam, ponieważ, no, jak sami widzicie naokoło, jest gorąco, będzie jeszcze bardziej gorąco, to wam gwarantuję, co zresztą wystarczy, no, przyjrzeć się tej sytuacji, która się tutaj odbywa, i każdy sobie to chyba w głowie poukładał już do tej pory, że lepiej nie będzie, a będzie gorzej. No a ja dzisiaj taki mój skromny komentarz dorzucę do tego, co się dzieje, trochę z innej strony, z innej perspektywy, ponieważ jak wiecie, ja jestem osobą, która, no, tak kontrowersyjnie dla niektórych oczywiście, lubi dotknąć coś i wtedy wie, jak to smakuje, prawda? Po prostu jestem takim niewiernym Tomaszem i ja, jeżeli czegoś nie przeżyłem, jeżeli czegoś nie doświadczyłem, to nie do końca jestem pewien w 100% na przykład, że to jest tak, a nie inaczej. No po prostu wychodzę z założenia, że aby mieć pewność 100%, to warto by było coś tam przeżyć, czy coś tam doświadczyć. Zależy, w jakim aspekcie oczywiście się tutaj rozchodzi cała sytuacja, prawda? Więc ja na przykład doświadczyłem ostatnimi czasy segregacji sanitarnej, jak to się tam mówi, i idiotyzmu. No i oczywiście idiotyzmu, to jest oczywiście idiotyzm, który jest gdzieś tam przemyślany, bo idiotyzm to jest jedna część tylko tego całego aspektu. Drugą częścią jest oczywiście biznes, prawda? Biznes, bo biznes można na wszystkim zrobić, więc ten biznes jest oczywiście jak najbardziej tutaj robiony, tak? Więc przy okazji tej całej sytuacji, prawda, pandemicznej, gdzie ludzie faktycznie chorują, gdzie ludzie cierpią, i bardzo mi przykro za tych wszystkich, których dotknęła jakakolwiek choroba, bo pamiętajmy, że oprócz tutaj tej takiej najbardziej rozpowszechnionej, nagłośnionej, są też inne choroby, bo mam wrażenie, że niektórzy zapomnieli, ale też istnieją inne choroby, istniały jeszcze przed i prawdopodobnie jeszcze po też będą istniały, więc to nie jest tylko tak, że istnieje tylko jedna przypadłość wirusowa, czy tam jakakolwiek, nie wnikam w szczegóły. No ale jeżeli ktoś z powodu właśnie zapadnięcia na tą, czy jakąkolwiek inną chorobę cierpiał, czy cierpi, czy, no, w najgorszym wypadku odszedł z tego świata, to jest mi bardzo, bardzo szczerze przykro, że takie coś miało miejsce, i mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chorzy, jak najszybciej dojdą do siebie, wyjdą z jakiegokolwiek dziadostwa, w którym tkwią, i że ich stan zdrowia się poprawi. No ale są też tacy, którzy
nie chorują na to, nie zachorowali, mieli tyle szczęścia, nie wiem jak to, nie wiadomo jak to się tak naprawdę dzieje. No i są tacy, którzy muszą się zmagać na przykład z konsekwencjami tego, że sytuacja oczywiście z góry zaplanowana, która kolejnymi etapami się nam wyłania tutaj, ta sytuacja ich dotyka, nie? No i ja na przykład ostatnio zostałem, że tak powiem, dotknięty pewnym aspektem tej całej sytuacji, trochę biznesowym, a trochę też właśnie aspektem segregacji sanitarnej, prawda? Segregacja sanitarna, zacznę od końca, dlatego że ja nie jestem osobą zaszczepioną przeciwko znanemu tutaj wszemi wobec wirusowi z wyboru, po prostu nie jestem zaszczepiony, moja rodzina także i tyle. No i niestety to jest coraz bardziej, no staje się ta właśnie postać rzeczy, że ktoś nie chce być zaszczepiony, staje się napiętnowywana, ludzie są segregowani, no i karani są na różne to sposoby, przeważnie finansowe, no i tak też miało miejsce w moim przypadku, więc to jest ta kwestia segregacji, no i właśnie kwestia biznesowa, czyli ta finansowa, bo na tym wszystkim ktoś też zarabia, musi zarobić i to jest też bardzo fajnie pokazane. To jest też bardzo fajnie właśnie, ja wam to bardzo fajnie omówię teraz i pokażę, jakby ktoś się z tym nie zetknął. Ja posłużę się przykładem mojej podróży, którą ostatnio, niedawno temu odbyłem do Polski w celach zdrowotnych, w celach wykonania badań, których tutaj w Szkocji nie mogłem wykonać. I to nic nie ma związku oczywiście z żadnym wirusem, bo tak jak powiedziałem, są też inne dolegliwości, które można mieć. No ja właśnie borykam się z innymi dolegliwościami. No i potrzebowałem pojechać do Polski, wykonać badania w tym trudnym okresie niestety, ale o tej podróży to jeszcze na pewno tutaj na kanale wspomnę, bo jest o czym, jest bardzo dużo tematów, które się tam pojawiły w związku z tą moją podróżą. No ale dzisiaj sobie zaczniemy od tematu właśnie segregacji sanitarnej i od tematu robienia ciężkich pieniędzy na tejże sytuacji, która jest dla osób, które podróżują, na przykład tak jak w moim wypadku z Wielkiej Brytanii do Polski. Więc zaczynając od początku, moja podróż, ja akurat podróżowałem samochodem, no jest to dosyć męczące, ale taka padła decyzja z różnych tam względów, ale to też w sumie nie ma znaczenia, bo gdyby to był samolot, czy gdyby to był, nie wiem, cokolwiek innego, chociaż to są na razie dwie opcje, no mógł być jakiś jeszcze tam autobus, prawda, no ale to nie wchodziło w grę, więc taka podróż długa, męcząca została przeze mnie wykonana. No i ze względu na tą sytuację, która się dzieje, musiałem poddać się, znaczy musiałem, no nie musiałem, nikt mnie nie zmuszał, ale że zdecydowałem się podróżować, no to wtedy musiałem zagrać w tą śmieszną grę, w tą śmieszną ustawkę, która została wprowadzona jakiś czas temu, więc musiałem zabawić się w te śmieszne właśnie zasady, restrykcje, kombinacje, aby móc do Polski w ogóle podróżować. Pierwsze, co musiałem zrobić, i teraz nie będę tutaj mówił o kwestii, prawda, paszportowych, no bo to jest wiadome. Kwestie tutaj bardziej te drugie, czyli te sanitarne, pandemiczne, czyli ta cała błazenada i cała właśnie to, ta kwestia nękania ludzi, bo to nazwijmy sobie rzeczy po imieniu, to jest nękanie ludzi, którzy chcą podróżować. Więc tak, ja jako osoba, która nie przyjęła nieznanej substancji do swojego organizmu w postaci szczepionki, byłem zmuszony do wykonania testu na obecność wirusa. Ja i moja rodzina. Moja podróż wyglądała następująco. Z Anglii, do której musiałem kawałek podjechać, tutaj ze Szkocji, a niedaleko. Chciałem przepłynąć promem
do Holandii, do Amsterdamu, no i z Amsterdamu autem do Polski, prawda? Tam przez Holandię, przez Niemcy, wiadomo. Żeby w ogóle na ten prom się dostać, musiałem wykonać test na obecność wiadomo czego. Ten test... I tutaj się zaczyna pierwsza lampka się zapala. Tutaj w Wielkiej Brytanii na przykład tutejszy NHS, czyli taka odpowiednik NFZ-u polskiego, wyszedł naprzeciw obywatelom i udostępnił dla nich darmowe testy na obecność wiadomo czego. No, każdy sobie myśli, no to fajnie, zbadam, wezmę sobie taki test, odbiorę, prawda, z apteki, z przychodni, no i zrobię test, jest fajnie. Ja na przykład będę mógł podróżować. No, taki chuj. Testy darmowe niestety nie są akceptowane, i tu jest ta pierwsza czerwona lampka, nie są akceptowane przez przewoźnika, w tym przypadku firmę DFDS, z której ja korzystałem, przez przewoźnika, który właśnie organizuje przeprawę promową z Anglii do Holandii. Zasada była prosta, jeżeli chcesz wjechać na prom, chcesz wejść na prom, no to musisz zrobić test, ale test płatny u prywatnego dostawcy tych testów, czy tam producenta. Więc automatycznie tutaj się zaczyna już pojawiać właśnie ta kwestia biznesowa, tak? Z niewiadomych przyczyn, oczywiście z niewiadomych w cudzysłowie, testu darmowego nie akceptują. No więc teraz pytanie, to po jaki chuj są te darmowe testy w ogóle dostępne dla ludzi, skoro na przykład one nie są akceptowane? Nie wiadomo. No więc cóż, dowiedziałem, że muszę tam pojechać, wszystko było już zaplanowane, więc zamówiłem testy płatne. Testy tak zwane antygenowe, które przyszły mi do domu na drugi dzień kurierem. Te testy kosztowały w granicach 25 funtów za sztukę. No nie takie tanie, ale to jeszcze nie najdroższe są testy. Po tym, jak te testy przyszły, akurat Holandia, no bo do Holandii, prawda, wjeżdżałem, to był tylko tranzyt, no ale że Holandia była moim pierwszym lądem, z którym się zetknąłem po przyjeździe z Wielkiej Brytanii, tak, prom przypływa do Amsterdamu, do Holandii, więc musiałem, że tak powiem, poddać się zasadom holenderskim. Więc w Holandii wymaganie było takie. Test musi zostać zrobiony do 24 godzin przed wjazdem na prom. No i oczywiście test płatny, test zamówiony. Test przyszedł do domu, wybił czas do 24 godzin. No więc co? No więc zrobiłem ten test. Tak, zrobiłem go w domu i ten test polegał na tym, że jego wynik trzeba było sfotografować wraz ze swoim paszportem, przesłać tą fotografię cyfrową oczywiście za pomocą specjalnej aplikacji tego producenta tego testu, przesłać do uzyskania certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik, bo z pozytywnym wynikiem nie ma wjazdu na prom. Świetnie, prawda? No. Każdy się domyśla pewnie, że każdy, kto oczywiście ma chociaż ćwierć mózgu, domyśla się, że przecież można tutaj oszukać, bo jedna osoba może, jeżeli to jest test wykonany w domu, jedna osoba może wykonać na przykład testy dla całej swojej rodziny. Może? No może. No kto to sprawdzi? No więc jest taka opcja na przykład, nie? Że i to już pokazuje, prawda, że to wszystko jest oczywiście ściema, no bo jakaż to jest wiarygodność, skoro testy wykonujemy w domu. Wystarczy, że na przykład jedna osoba wykona test dla wszystkich członków swojej rodziny. Może tak zrobić? No może tak zrobić. Oczywiście nie mówię, że ja tak zrobiłem, ale mówię, że jest taka opcja, prawda? A jak zrobiłem, to już wiem tylko ja i pewnie ci, którzy się domyślają. No, jak ktoś by postąpił w takiej sytuacji? No, nieważne. To jest test antygenowy. Wynik testu oczywiście negatywny, przyszedł certyfikat. Pokazujemy certyfikat, jedziemy, tak, jedziemy tam, pokazujemy certyfikat przed wjazdem na prom. Oprócz tego certyfikatu jeszcze wypełniamy formularz, w którym jest zaznaczone, że nie będziemy poddani kwarantannie, ponieważ w Holandii, ponieważ przez Holandię będziemy przejeżdżać, bla, 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 bla.
papierologii. Ale ja nie chcę o tej papierologii, ja chcę tylko o biznesie dzisiaj, o biznesie i o segregacji sanitarnej. W związku z tym, oczywiście opierając wszystko o moją podróż, bo tak jak powiedziałem wcześniej, chcę właśnie opowiedzieć ze szczegółami o tym, czego doświadczyłem i jestem pewien, że to tak działa, a nie inaczej, bo wiecie, różni ludzie różne rzeczy mówią. No więc tak, pierwsze pieniążki wydane na ten test, który ma wartość żadną, ponieważ można sobie go oszukać, prawda? No ale co tam, zapłacone, wiadomo. Jedziemy do Polski, jesteśmy sobie w Polsce, o tej podróży trochę więcej będzie później, bo tam też fajne kwiatki i tak dalej. Ale już tak miło, nie będę o tym opowiadał, bo to co przeżyłem, to no niestety to jest, komentarz będzie troszeczkę do tego inny, bardziej wymowny, bo dużo się zmieniło w Polsce od czasu, kiedy byłem tam ostatnio, kilka lat temu. Ale nic, to jest kwestia na osobny odcinek. Wracamy z Polski, proszę Państwa, i to jest teraz to najlepsze, sedno tego filmu, najlepsze, co może być. Wracając z Polski, no w odwrotnej kolejności, Holandia, z Holandii musimy się przedostać do Anglii, do portu Newcastle w moim przypadku, czyli z Amsterdamu płyniemy do Newcastle promem DFDS. Jakie są wymagania? No już są inne wymagania. Łatwiej, od razu powiem, że łatwiej jest się wydostać z Wielkiej Brytanii, niż do niej się dostać. Dla osób, które nie przyjęły preparatu. Oczywiście. Dla tych gorszych, dla gorszego sortu. Bo ta cała śmietanka, elita, która przyjęła, która stała w kolejce po ten preparat, oczywiście oni mają lepiej, łagodniej. Oni się nie muszą tak stresować. No i przede wszystkim mają taniej, proszę Państwa. Mają taniej. O ile taniej, to zaraz Wam powiem, to sobie policzycie, o ile taniej jest dla takich, o ile łatwiej się żyje, będąc właśnie tym przyjętym preparatem. Nie? Wracamy do Wielkiej Brytanii. No, cała papierologia. Tutaj przystaniemy na chwilę, bo ta papierologia tutaj to jest troszeczkę już bardziej sprawa skomplikowana. Wypełniamy formularz, oczywiście osoby niezaszczepione. Wypełniamy formularz, na którym wszystko musimy ładnie wypisać, wszystkie swoje dane, wszystko. To jest tak zwany formularz lokalizacyjny. To jest, wypełniamy go do 48 godzin przed wjazdem do Wielkiej Brytanii. Bez tego nie ma szans. Wypełniamy ten formularz, moi drodzy, zaznaczając, kiedy przyjeżdżamy, gdzie będziemy i tak dalej, i tak dalej. No bo ten formularz jest potrzebny, gdyż czeka nas obowiązkowa kwarantanna. Obowiązkowa oczywiście, obowiązkowa w sensie formalnie, tak? To jak to sobie do tego podchodzi, to już jest inna sprawa. Ja to mam głęboko tam, gdzie światło nie dochodzi, ale to już jest inna kwestia. Kwarantanna dla osób... No właśnie, dla osób niezaszczepionych, a czy dla osób zainfekowanych? No nie, to nieważne jest. No nieważne, no ale testy trzeba robić i za testy trzeba płacić i to kurwa grubo płacić. Wracamy do Wielkiej Brytanii. Przed wjazdem na prom czeka nas test. Robimy test antygenowy, oczywiście test płatny. Na tej samej zasadzie, co robiliśmy go przed wjazdem do Holandii, z tym, że tutaj zasady są takie. Możesz go zrobić do 72 godzin przed wjazdem. Okej, no to co? No to zapłaciłem. Test zrobiłem. Na tej samej zasadzie, prawda? Wynik testu negatywny. No to wjeżdżamy do Wielkiej Brytanii. Kolejne 75 funtów mnie kosztowały te testy. No i co? I moglibyśmy zakończyć ten film. Nie, proszę Państwa, bo ten biznes chce troszeczkę więcej od nas tych pieniędzy wyciągnąć, nie? No bo przecież nie jesteśmy zaszczepieni. No to nie zaszczepiłeś się, to kurwa płać, prawda? Płać. No,
jest podaż, jest popyt, wiadomo, no jest coś, no to każdy chce na tym zarobić. Ja to rozumiem, to ma jakiś tam swój sens. No. Znaleźli się tacy, którzy chcieli podróżować, na przykład, bo chcieli wykonać badania, no to, ale nie chcieli się zaszczepić, no to kurwa, to dawaj ich, to dawaj im troszeczkę, to niech troszeczkę portfel im, portfel i stres, jaki jest z tym związany, no dawać, troszeczkę od nich wyciągnijmy, nie? Więc tak, wracamy z Holandii do Wielkiej Brytanii, płacimy 75 funtów za testy, może ktoś znalazł taniej, już drożej, ale to są w granicach takich pieniędzy, ja operuję funtami, no bo z racji tego, że taką walutą się poruszam, mieszkam tu, gdzie mieszkam. No i przed w ogóle, po wykonaniu tego testu jest jeszcze jedna kwestia. W formularzu, tym lokalizacyjnym, który właśnie Wielka Brytania potrzebuje, jest takie jedno miejsce, takie jedno okienko, w którym wpisujemy numer referencyjny zakupionego dodatkowego testu PCR, na obecność oczywiście wiadomo czego, testu, który wykonujemy w drugim i w ósmym dniu naszego pobytu, jak już tutaj wróciliśmy. Ktoś pewnie sobie pomyśli, no ale co, przecież zrobiłeś jeden test przed wjazdem na prom. Tak, robisz ten test, wchodzi test negatywny, wracasz do Wielkiej Brytanii, drugi dzień pobytu robisz kolejny test, a na ósmy dzień pobytu robisz kolejny test. Z racji tego, że ja jestem tutaj, no to już jest mój któryś dzień pobytu, to już drugi test mam zrobiony. Oczywiście wyszedł negatywny, bo ten test działa na tej samej zasadzie, tak jak ten test antygenowy, że robisz go w domu, prawda? Więc wyniki są bardzo miarodajne, no bo jedna osoba może zrobić dla wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. Ten test ma być kupiony, a numer referencyjny tego testu ma być wpisany jeszcze przed twoim przybyciem. Czyli oni muszą wiedzieć, że ty ten test na pewno kupiłeś. Tego nie ominiesz, bo celnik na granicy sprawdza, czy jest ten test kupiony. A więc tak, uwaga. Testy dla mnie, dla mojej żony i dla mojej córki na ten drugi, ósmy dzień kosztowały mnie 200 funtów. Dokładnie 209 funtów po zniżce, z racji tego, że ja zaznaczyłem opcję odebrania ich w punkcie, a nie przesłania ich do domu, więc oszczędziłem tam jakieś chyba 30 czy 40 funtów. 200 funtów mnie kosztowały, proszę Państwa, te testy. I jak sobie dodamy teraz ten antygenowy jeszcze, który musiałem zrobić w Holandii, no znaczy w Polsce właściwie, to mamy 75 funtów, plus oczywiście testy, które musiałem zrobić w Wielkiej Brytanii przed wjechaniem, czyli mamy, proszę Państwa, 350 funtów. W przeliczeniu na złotówki to jest w granicach 1600-1700 zł po kursie funta, tam 5,50, coś takiego, tak? Testy. To tylko testy. Nie? Więc jak sami widzicie, no biznes ma się całkiem dobrze. Tutaj, jakby ktoś nie wierzył, mam ten komplecik testów na dzień 8, day 8, bo na dzień 2 już zostały przeze mnie wysłane te testy na dzień 2, a tu jest testy na dzień 8 i te testy też znowu trzeba zrobić, oczywiście w domu, no bo tu mamy 3 komplety, tam jest całe wszystko, jak to zrobić. Trzeba zrobić to, w dniu 8 wysłać, i wtedy dostaje się wynik negatywny, no i wtedy jest się zwolnionym z kwarantanny. No i teraz ktoś się tak zastanowi, no ale zaraz, jeżeli zrobiłeś ten test antygenowy przed promem, wyszedł negatywny, jeżeli zrobiłeś test w dniu 2, wyszedł negatywny, to po co robisz test w dniu 8? No właśnie, po co? O po to, że to jest biznes i gdyby ci tylko sprzedali testy na antygenowe i gdyby nie trzeba było robić tych testów na drugi i ósmy dzień, no to ktoś by nie zarobił. A dzięki temu, że zostało to w taki sposób, akurat w przypadku Wielkiej Brytanii, oczywiście każdy kraj, w każdym kraju jest inaczej, ja tylko mówię, co tutaj się dzieje, prawda? No zostało to w taki sposób przemyślane, bardzo dobrze przemyślane, bardzo mądrze przemyślane, żeby na przykład od człowieka takiego jak ja,
ja i moja trzyosobowa rodzina, prawda, no, żeby wyciągnąć około 1700 zł, prawda, na czymś takim, gdzie to i tak nie ma żadnej wartości, no bo tutaj można oszukać, to po pierwsze, a po drugie, no dlaczego robić 3 testy, skoro jeden test pokazuje negatywny wynik, drugi pokazuje negatywny, to ten trzeci co ma pokazać, prawda? A gdybym na przykład przywiózł inną chorobę z tamtych krajów, w których byłem, to co wtedy? I bym zarażał ludzi tą inną chorobą, no ale prawda, kogo to obchodzi? To jest tylko sprawa jest, dotyczy jednej choroby, sprawa dotyczy dużych pieniędzy i sprawa dotyczy segregacji, kary, poniżania tych, którzy postanowili się z własnej woli, z wyboru, który powinni mieć jako ludzie, prawda, nie zaszczepić, no to oni są karani finansowo. To po pierwsze, po drugie są karani głupotą i idiotyzmem, no bo no, każdy człowiek chyba z jakimś tam intelektem na przyzwoitym poziomie, no widzi, że takie testowanie po prostu nie ma sensu, ale to jest aktualnie, na dzień dzisiejszy, 25 listopada, to jest prawnie przez rząd Wielkiej Brytanii zatwierdzona metoda, dzięki której możemy się tutaj w ogóle dostać. Mówię, ci niezaszczepieni. Więc no, aspekt finansowy tutaj odgrywa horrendalną rolę w tym wszystkim. O innych aspektach nie będę mówił nawet, prawda, bo to będzie na inny odcinek może, ale ja, jako osoba, która doświadczyła czegoś takiego, przeżyła coś takiego właśnie w związku z tym, że podróżowałem, no powiem tylko tyle, że no nie mam wątpliwości, czym jest ta cała sytuacja, nie? A to jest tylko jeden przykład. Są inne przykłady oczywiście i to ja się tak teraz zastanawiam nad tymi biednymi ludźmi właśnie, którzy tak słuchają tego wszystkiego i tak wykonują bezmyślnie te wszystkie zalecenia, polecenia, restrykcje, obostrzenia, wiecie, tam chodzą po te dawki, pierwszą, drugą, trzecią, piątą i tak dalej, i tak dalej. I czy oni, ci ludzie oczywiście, których jest pełno, czy ci ludzie nie dostrzegają tego, co się wokół nich dzieje? To już trwa, zaraz będzie 2 lata. I to oczywiście teraz jest czas gorszy, bo to teraz będzie zmierzało ku naprawdę takiemu, no, ku takiej tyranii bardziej. Podział będzie jeszcze większy, prawda? Segregacja sanitarna będzie no, coraz bardziej wymowna. Choroba chorobą, mówię, przykro mi za tych, którzy cierpią. No ale jak widać, tutaj się toczy też coś innego, na tym ktoś zarabia. I to jest tak widoczne i tak oczywiste, że ja nie rozumiem naprawdę tych, którym coś się stało w głowę i nie chcą tego widzieć, nie? Na koniec tylko powiem, że za to, co zrobiliście, godząc się na to wszystko, to mam nadzieję, że spotka was szybko jakaś surowa kara. Że ta karma, czy cokolwiek innego sprawi, że będziecie mocno cierpieć. Bo na razie to my, czyli ci, którzy postanowili no jednak korzystać z tego, że chcą być jednak wolnymi ludźmi, nie? To my teraz cierpimy. I to cierpimy po pierwsze przez tych, którzy to wszystko naszykowali, zorganizowali, zaplanowali, bo to jest zaplanowane, ale po drugie cierpimy przez was. Przez tych pierdolonych niedorobów umysłowych, którzy na to wszystko przyzwalają. Do widzenia.